Panowie, na co ja zapraszam właściwie? Na bar, jak to mówił mądry człowiek. To prawda. No w takim gronie jeszcze niczego nie robiłem nigdy, więc jakby to jest dla mnie duży zaszczyt i duże wydarzenie. Coś zrobiliśmy, czegoś jeszcze nie zrobiliśmy. Oficjalnie wystartujemy w drugiej połowie lutego, wtedy kiedy ligi ruszą tak już z kopyta. Chcemy być trochę jak Magellan czy Krzysztof Kolumb. Być może z tej łódki wypadniemy. Chcemy zrobić płytę jazzową, gdzie jest czterech solistów. Tutaj patrzę na Stana, bo on ma takie... On lubi czasami taką szpileczkę wbić. Uważaj, bo dojdzie to jest oczywiste, do rozłamu oceniając. W spółce. Witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. May Veni przejmują stan futbolu. Witam bardzo serdecznie w sobotę i zapraszam. Panowie, na co ja zapraszam właściwie? Słuchaj, zapraszam na bar, jak to mówił mądry człowiek. Mateusz Borek. Dzień dobry. Tomasz Smokowski. Miło mi, dzień dobry. I gospodarz. Dzień dobry, to już nie gospodarz, jak widać. Krzysztof Stanowski. Zostałem zepchnięty ze swojego fotela, dzień dobry. Pirat przejął antenę. Tak, co my tu robimy? Bo ja mam parę pytań w zanadrzu, ale... Kto zacznie? No myślę, że chcemy coś zrobić. Jesteśmy w tym wieku, że coś zrobiliśmy, czegoś jeszcze nie zrobiliśmy. Nie lubimy się nudzić, nie lubimy mieć za dużo wolnego czasu. Tomek zawsze chciał być producentem amerykańskiego kina. Problem z Tomkiem w internecie jest taki, że miewa niemal wyłącznie złe pomysły. Mnie zawsze ciągnęło do show biznesu i chciałem robić coś daleko wykraczającego poza tylko komentowanie meczów i prowadzenie programów. Musimy znaleźć coś, gdzie po prostu będziemy się realizować, gdzie znowu gdzieś się pojawi to oko tygrysa, ten błysk w oku, coś co nam da kolejny drive w życiu. To kurwa śmieszne było? Tak, bo ty tych challenge'ów już parę miałeś i parę z paru przedeś zwycięsko. Masz własny portal, własne z własną stację radiową, własne biuro podróży, mało ci? No w takim gronie jeszcze niczego nie robiłem nigdy, więc jakby to jest dla mnie duży zaszczyt i duże wydarzenie właśnie robić to wszystko z wami. Tak naprawdę nie jesteśmy nawet kolegami. Po co pracować z kimś, kto mnie nienawidzi? Jest to niedopowiedziane, jesteśmy wspólnikami. Na równych zasadach. Zmusiliście mnie pod pistoletem trzymając przy głowie. W postaci kto inny. Tak. No, jak to mówi młodzież, na chacie Ada. A co, to prawda. W domu jestem ewidentnie pod pantoflem. Zebrały się takie cztery jednostki. Wymyśliliśmy sobie rzeczywiście, że stworzymy kanał internetowy produkujący bardzo wiele różnych form i treści. Ja to tak sobie nazywam na swoje potrzeby i myślę, że to jest dobrze i chyba to bardzo dobrze pasuje do tego, jakimi wy jesteście facetami, a jakimi jesteśmy wszyscy facetami. Chcemy zrobić płytę jazzową, gdzie jest czterech solistów. Ta płyta jazzowa to jest po prostu jeden, ta płyta to jest ten kanał. Jeden z frontmenów postanawia rozpocząć karierę solowo. Oficjalnie wystartujemy w drugiej połowie lutego, wtedy kiedy rozpoczną się ligi, ruszą tak już z kopyta z Ligą Mistrzów włącznie. Bardzo oldschoolowa nazwa, kanał sportowy i tylko tyle. Kanał sportowy. To ja niniejszym, słuchajcie, odpalam link na Twitterze. Tutaj nagram i powiemy. Tylko też to... rzuć na no, tak, ale tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie telewizja, było. Na żywo telewizja internetowa, telewizja, live. Jesteśmy wszyscy. Tak? Kanał sportowy. Linkujcie. Co ty tam mówisz? Subujcie łapki. Założenie jest takie, że to nie ma być kanał, na którym my będziemy świecić twarzami 24 godziny na dobę. 10 najchętniej oglądanych programów w danym miesiącu. I na początku było fajne, że 10 na 10 jest moich. Chcemy być takim kanałem komplementarnym, żeby rozszerzać wiedzę kibica, żeby uszczegóławiać, żeby pojawiły się ciekawe tutaj jednostki. Możesz skoczyć jako albo pani prezydent, albo jako albo osoba, która MMA będzie walczyć we Freak Fightach. To nie, to odpada. To po tym programie będę w takim razie żadną z tych opcji. Kolego, pomyliłeś. Żeby pojawiły się takie formaty, na które no po prostu albo czasami nie ma miejsca, albo nie ma zgody w standardowej, klasycznej telewizji. Jedno bardzo ważne pytanie.
One fucking very important question. Jaki jest kolor twojego barszczu? Poza tym też, żeby też było trochę, trochę mięsa, troszkę, żeby było pikantnie, pieprznie. Tutaj patrzę na Stana, bo on ma takie, on lubi czasami taką szpileczkę wbić. No też tak trochę musi być, po to jest internet. Po to jest też internet. Chcę zadeklarować, że jakby tak element pato, ale takiego w dobrym wydaniu, pato streamingu. I mam na koniec pato sundę. Czy tam w środku jest ciastko czy wibrator? Chcemy odkryć nowe lądy, chcemy być trochę jak Magellan czy Krzysztof Kolumb i popłynąć w nieznane. Być może się przejedziemy, być może się z tej łódki, być może z tej łódki wypadniemy, być może ta woda jest za głęboka, być może przyjdziemy z pokorą za kilka lat do jakiejś poważnej koncerny. Co? Ty z pokorą przyjdziesz. Przyjdę, może przyjdziesz, ale nie z pokorą. Usiąść przy tym kominku na jesieni życia i powiedzieć sobie, kurczę, no miałem możliwości tyle sposobności i nie spróbowałem. Rozstaję się z kanałem sportowym, z wszystkimi osobami, które tutaj pracują w wielkiej przyjaźni. To, co mnie zachwyciło w YouTubie, to jest i to, czego nie ma w telewizjach póki co, to jest ta interakcja, ta bliskość widza. Ja chyba zrozumiałem już jakiś czas temu, że Hate Park to nie jest do końca moja bajka. Takie telefony, one jednak mi bardzo mocno rozbijają pewną narrację, pewien klimat rozmowy. Ja na przykład mam taki pomysł, jeśli mogę, chodzi mi to też bardzo długo po głowie, żeby spotykać się ze sportowcami innymi niż piłkarze i tylko innymi niż piłkarze, bo... Ale żeby rozmawiać z nimi o piłce nożnej. Żeby nie rozmawiać z nimi o piłce nożnej, rozmawiać z nimi o jak to mówią, o Wiśle, o Przemyśle, o życiu. Czasami jeszcze ma bardzo złe. No a potem robi jeszcze z tego zaletę, że to takie alternatywne i w ogóle sztuka wyższa. Słuchajcie, mamy bardzo trudną sytuację w ogóle, to musimy ją jest nas czterech. Jak my będziemy podejmować decyzje? Tak. No, tu jest demokracja, to nie jest tak, że tutaj przyjdzie sobie Borek albo Smokowski, bo ja siadam w tym programie, a to tutaj będę tak ekspertem. Jest. Nie, to nie ma tak. To jest głosowanie. Uważam, że gdy zapadają absolutnie kluczowe decyzje dla spółki, kluczowe, bo to był partner biznesowy numer jeden, no przydałoby się chociaż mnie zaprosić. My generalnie z Tomkiem jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że po kilku spotkaniach z naszym szefem Marianem Kmitą i z właścicielami Polsatu, oni bardzo, powiedziałbym, ze zrozumieniem i z dużą sympatią przyjęli ten projekt, że my generalnie możemy się realizować dalej, możemy się rozwijać. Firma odpowiadająca za prawa autorskie Polsatu zgłosiła nasz live charytatywny. Pewnych rzeczy mi nie wypada powiedzieć. No ktoś, jak ja to mówię, pomylił odwagę z odważnikiem. To nie jest tak, że fajnie, że czterech frajerów Leszczy, kurwa, kanału sportowego, se o tym zapomni. Nie, człowieku, weź się rozpędź, pierdolnij tą głową w ścianę i się kurwa zatrzymaj i się zastanów, co ty robisz i po co ty to zrobiłeś. No, trochę... Chciałbym Messi, Van Dijk, Lewandowski na przykład. Znaczy, absolutnie znając ja preferencje dziennikarzy. Messi, Lewandowski, tak, ja wydaje mi się, Lewandowski, tak byłoby. Bo dojdzie to jest oczywiste, do rozłamu w spółce. Kiedy mówisz, na pierwszym stawiasz Van Dijka. Pan Mateusz planuje tam program, mogę powiedzieć, czy nie? Nie. Jeszcze nie. Tytuł nie, jest tak. Nie, możesz powiedzieć. Bo tytuł jest przepiękny. Mati ludzie pieniądze. Taki bo zawsze mnie fascynował ten temat finansów w sporcie. Finansowania sportu, braku tych pieniędzy też, braku funduszy w sporcie. Jak sposób organizacji, jak się składa budżet. Myślę, że to jest szansa, że się w takim programie pojawi kilku ciekawych ludzi. Możesz zdobyć szybko hajs czy popularność. Tutaj nie rozmawiamy z każdym. Dla prawdziwych facetów i twardych sp***ieli. Mati, wracaj z tej Tajlandii jak najszybciej. Odpalajmy ten kanał, wchodźmy na zapis. To w ogóle nie chcę myśleć o pieniądzach, bo tam się pieniądz nie liczy. Tam jest być, a nie mieć. Dziękujemy, Stan, za gościnę. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Jesteśmy u siebie. No dobrze. Przejmujemy więźnia. Jak się ukradnie kamery, to wiadomo, że są nasze, no bo już mają nowego właściciela. Udało nam się porozumieć. Póki co się nie poróżniliśmy, tylko mamy dość fajne plany.